Cześć, witajcie z tej strony Grid79. W dzisiejszym filmie dokończymy omawianie naszych egzopojazdów. Został nam, moim skromnym zdaniem, najlepszy z nich. Najbardziej wszechstronny, może nie tak pojemny jak, dajmy na to, Kolos, ale do zbierania jak najbardziej nadający się. Oczywiście mowa tu o Minotaurze. Jeżeli dobrze pamiętam, posiada on 30 miejsc w ekwipunku. Całkiem sporą ilość slotów na technologię, z czego w sumie nawet większość da się zapełnić. I co? Jedną z jego zalet jest na pewno posiadanie jetpacka, który od razu jest na wyposażeniu. Druga sprawa, jest to pojazd tak samo naziemny, jak i podwodny. Spokojnie możemy użyć go do zbierania surowców pod wodą czy na powierzchniach planet. Dostajemy go wyposażonego tylko w silnik, w jetpack i jednostkę kontroli otoczenia. To znaczy, że żadna z planet nie będzie nam groźna, czy to radiacja, czy trująca atmosfera. Minotaur wszystko ogarnia, nie musimy się martwić, że padniemy na takiej planecie. Ale może zacznijmy od początku. Ja sobie teraz szybko skoczę na anomalię. Jesteśmy przy stacji badań nad konstrukcjami, żeby w ogóle móc wybudować, uzyskać dostęp do naszego Minotaura. Potrzebujemy oczywiście geoluk Minotaura. Dodatkowo zalecam też stację wzywania egzopojazdów. Jest to o tyle przydatne, że mając to ustrojstwo zbudowane w bazie, będziemy mogli wezwać naszego Minotaura gdziekolwiek na planecie jesteśmy. Generalnie każdy z egzopojazdów, które mamy wybudowane. Bardzo fajnym modułem jest orbitalny materializator egzopojazdu. Jest to odpowiednik właśnie stacji wzywania, montowany na frachtowcu. Jeżeli tylko mamy to zamontowane na naszym frachtowcu, możemy w każdej chwili wezwać każdy z naszych egzopojazdów. I warunek jest jeden. Frachtowiec musi być w tym samym systemie, w którym my jesteśmy. Także jeżeli by tak nie było, po prostu wzywamy frachtowiec, a później już możemy spokojnie wezwać którykolwiek z naszych egzopojazdów. Co do technologii. Jak widzicie, Minotaur ma osobne drzewko. Oczywiście silnik. No tutaj nie trzeba dużo wyjaśniać. Jednostka kontroli otoczenia, tak jak wspominałem, chroni nas przed warunkami panującymi na planetach. Układ radarowy. Zaraz sobie omówimy, jak tylko zejdziemy na dół. Laser Minotaura, no wiadomo, wydobycie. Dalej mamy płomień Ariadny, czyli nasz plecak odrzutowy. Tutaj ulepszenie silnika. No tutaj mamy działko Minotaura, świder. Minotaura. Świder pozwala nam, podobnie jak nasz manipulator terenu w multinarzędziu, formować teren jak sobie byśmy tego życzyli. No oczywiście precyzyjny laser Minotaura, czyli wzmocnienie, żeby móc wydobywać te rzadsze surowce, których zwykły laser nie pozwala na wydobycie. No i ostatnia rzecz wyróżniająca Minotaura spośród innych egzopojazdów
jest Pilotes i Minotaura. Bardzo fajna sprawa, jeżeli mamy to włączone, Minotaur nie dość, że będzie za nami podążał, czyli mamy taki przenośny magazyn, tak, tuptający za nami, to jeszcze w razie jakiejś draki stanie w naszej obronie. Także jest to jedyny egzopojazd, który może nam zapewnić wsparcie ogniowe. W momencie, kiedy nie jesteśmy w nim. No dobrze, ale wróćmy do naszego Minotaura na planecie. Za chwilę też parę słów o ulepszeniach, jakie są, jakie ja znalazłem. Jak widzicie, ja tutaj mam stację do wzywania zamontowaną na jednym z budynków swojej bazy, także generalnie wszędzie spokojnie mogę naszego Minotaura wezwać. Inna sprawa, że jeżeli będzie włączone SI, on będzie po prostu za nami podążał. Jeżeli wysiądziemy ze statku, to zaraz się zrespawni przy nas. No dobrze, ale zajmijmy się teraz jego technologią. Technologię od razu będę montował w miejscach, w których najlepiej, żeby ona była, także spokojnie możecie się tym sugerować. Zaraz sobie przejrzymy, co nasz radar potrafi. Mówiłem, że o nim wspomnę na dole, jak będziemy, i zaraz to zrobimy. A propos kryształów burzy, Minotauru sam w sobie jest też bardzo fajnym narzędziem do zbierania kryształów ze względu na swoją ochronę właśnie przed zagrożeniami. Jak widzicie, Minotaur już zareagował i teraz kwestia ulepszeń. Na chwilę obecną
jest to optymalne rozstawienie ulepszeń, jakie nasz Minotaur może mieć. Wspominałem, że większość ze slotów będzie zajęta i to by się zgadzało, ponieważ jeszcze 4 ulepszenia będziemy mogli zdobyć na misji Trace of Metal. Nie jestem pewien, czy po polsku ona się nazywa tak samo, Ślad Metalu, ale o niej powiemy za chwileczkę. Najpierw sobie sprawdźmy ten radar. Jak widzicie, ja biegam, Minotaur tupta za mną. Jeżeli byśmy chcieli zostawić chłopa w domu, mamy opcję wyłącz SI Minotaura. Chłop przechodzi w stan spoczynku i będzie na nas czekał tam, gdzie go zostawimy, ewentualnie tam, gdzie go przyzwiemy. No ale włączmy. Oj, wyłączyłem. Oczywiście, jak tylko wsiądziemy do naszego Minotaura, SI się wyłącza i przyjmujemy kontrolę nad naszym mechem. Tutaj jeszcze tylko dodam. Każdy egzopojazd ma możliwość zmiany widoku na widok z kokpitu. Pod ostatnim filmem dostałem opieprz za to, że siedzę na dachu egzopojazdu i sznurkami nimi kieruję. No ale jestem tak przyzwyczajony, że widok z zewnątrz mi bardziej odpowiada. No, tutaj mam zbyt ograniczone pole widzenia, średnio mi to się podoba. Oczywiście, może imersja jest o niebo lepsza, możemy sobie obejrzeć koordynaty, podejrzeć, ale zasadniczo wolę grać jednak na widoku zza pleców. Sprawa dodatkowa. W tej chwili mamy wszystko naładowane, ale pamiętajcie, że Minotaur do działania będzie potrzebował, do walki generalnie, nie tyle do działania, co do walki, będzie potrzebował pierwiastków, czyli najlepiej, żeby nosił ze sobą jakiś tam zapasik węgla. Znajdźmy węgiel. Może być ten, może być chyba skoncentrowany, jeżeli mnie pamięć nie myli. Zaraz zresztą sobie sprawdzimy. Widzicie, manipulator też ładnie działa, przyzwoicie. No i laser też. Dobra. Generalnie, jeżeli będziemy chcieli Minotaura jako naszego bodyguarda, strażnika, będzie nas interesowało oczywiście doładowanie działka, ponieważ silniki dzięki układowi paliwowemu będą się same doładowywać. Nie wiem, czy jeżeli SI prowadzi Minotaura, czy w ogóle paliwo się zużywa. Nie zwróciłem uwagi. Ale nawet jeżeli, to nie jest to jakiś wielki problem. Ponieważ tak samo jak działko ładujemy, możemy ładować to węglem. Tak samo laser wydobywczy, więc nie ma tu żadnego problemu. Także pamiętajcie, żeby jakiś mały stack zawsze w Minotaurze był, żeby się chłop mógł załadować w razie jakiejś draki. No i przejdźmy do radaru.
magazyn zasobów, bezpieczne ośrodki, sygnały SOS, także frachtowce zapewne, ewentualnie rozbite statki i posterunki planetarne. Więc kolejny raz możemy trochę zaoszczędzić, jeśli chodzi o... zakup map. Jak widzicie, no prędkość może nie jest powalająca, 4 jednostki na sekundę. No ale jeżeli już używamy dopalacza, no to dochodzimy do 30. Ładuje się on na tyle szybko, że naprawdę bez większego problemu możemy Minotaurem podróżować też na dłuższe odległości. No i teraz to, o czym wspominałem wcześniej. Te 4 pola jeszcze będziemy mieli zapełnione. Technologię, którą tutaj zamontujemy, można zdobyć dzięki misji Trace of Metal. I żeby ją wywołać, musimy spełnić 2 warunki. Po pierwsze, mieć jakąś osadę planetarną, a po drugie, nic nie może od nas w tej chwili ta osada chcieć. Czyli musi być informacja, że zarządca może sobie tam eksplorować dalej, zwiedzać. No zaraz przejdziemy na mój drugi save i pokażę wam te ulepszenia. No dobra, jesteśmy na moim głównym save'ie. Teraz tak. Zwijmy sobie naszego Minotaura. Jak widzicie, wyglądam się znacznie różni od tego pokazywanego wcześniej. Wygląda bardziej jak mech strażników. Jak widzicie, mam tutaj wszystkie 4 ulepszenia, które można zdobyć dzięki misji, o której wspominałem przed chwileczką. Są to zamienione kończyny tutaj. Jak widzicie, zamiast łap ma działka. Generalnie podnosi to wytrzymałość naszego mecha, a także jego zadawane przez niego obrażenia. Także w ten sposób wygląda nasz Minotaur w momencie, kiedy jest ulepszony na maksa. Jego prędkość się zbytnio nie zmieniła, ale za to, jak widzicie, zasięg lotu jest większy niż na podstawowej jednostce. Jeżeli mi się gdzieś uda na którymś z save'ów przejąć osadę, ją w miarę rozbudować, żeby dojść do tej misji Trace of Metal, czy ślad metalu, jeżeli tak jest tłumaczenie tej misji na polski, w razie czego na tamtym filmie się poprawię, to pokażę wam krok po kroku, jak ją wykonać. W sumie nie sprawdzałem nigdy. Jak widzicie, kokpit też jest trochę inny. Niestety jest Lipton, bo jakaś część nam zasłania tutaj koordynaty. Ale za to mamy ciut większy widok na to, co jest przed nami. No ale po raz kolejny, tak jak mówiłem,
nie jest to coś, co mnie kręci, co mi się podoba. Jak widzicie, u mnie zawsze gdzieś tam węgiel jest. Pełen stak sobie leży, żeby Minotaur miał z czego czerpać energię do broni i ewentualnie do silników. Właśnie, póki jestem w osadzie. Wspominałem o tym, że Minotaur nas broni i będzie walczył z nami, ewentualnie za nas. Wyjątkiem są, przynajmniej byli, nie wiem jak teraz, ale jak dotąd właśnie wyjątkiem byli strażnicy atakujący osadę. Z jakiegoś powodu Minotaur ich nie rozpoznawał jako przeciwników i biernie stał. O, się pojawił Leylaps. Także może też kilka słów o nim. Będzie to nasz prowodyr misji do Minotaura. Ulepszeń do Minotaura. Także dzięki tej jednej misji zdobędziemy zarówno tego latającego łobuza, jak i ulepszenia do Minotaura. No i to chyba by było z grubsza wszystko, jeśli chodzi o samego Minotaura. No niestety oczywiście, tak jak pozostałe mechy, jak pozostałe egzopojazdy, nie możemy jeszcze go rozbudowywać o dodatkowe pola. Może kiedyś się to zmieni. No, mam nadzieję, że będziemy mogli jakoś bardziej personalizować nasze pojazdy. Jak widzicie, tutaj na wezwaniu jest jego stara wersja. SI mam chyba wyłączone w Minotaurze. Zaraz to zmienimy, zobaczymy. Dokładnie. Miałem wyłączone, bo trochę mnie drażniło, jak w trakcie budowy mi tuptał naokoło i wszystko się trzęsło. A jeszcze tylko jedną rzecz wam chciałbym pokazać. Weźmy sobie kawałek, odlećmy. Że wystarczy. W momencie, jak tylko wysiądziemy ze statku, zaraz obok siebie mamy Minotaura. Także nawet jeżeli jest to początek gry, jeżeli mamy problemy na jakichś trudniejszych planetach, Minotaur pod ręką zawsze uratuje nam dupsko. Nawet jego podstawowa wersja, pamiętajcie o tym, jest dużo silniejsza niż nasz egzokombinezon, jeśli chodzi o wytrzymałość. Możliwe, że jeżeli chodzi o obrażenia też. Właśnie, a propos obrażeń, jeżeli by się tak stało, że Minotaur by otrzymał od strażników zbyt dużo... zbyt dużo obrażeń. No bo może się tak zdarzyć. Jedna lub kilka z technologii zostanie uszkodzonych. Najczęściej jest to właśnie pilot SI, ewentualnie któraś z broni, którą walczy. No będziemy musieli ją naprawić, więc warto mieć ze sobą czy zestawy naprawcze, czy też itemki potrzebne do naprawienia. Plus jest taki, że nie zniszczą Minotaura, wyłączą go z walki, przestaną się nim interesować, niestety zajmą się nami. My będziemy później musieli go naprawić. Dopóki nie naprawimy, Minotauru nie będzie
pomagał nam w walce, czy też nie będzie za nami podążał. No i to chyba wsio. Także mam nadzieję, że temat w miarę wyczerpałem. Jeszcze ciągle staram się wywołać tą misję. Wtedy już będziemy mieli sprawę załatwioną na 100%. Także nie wiem, czy także nie mówiłem przed chwilą. No mniejsza. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie.